Olsztyński rower miejski 5 grudnia kończy sezon. W 2019 roku użytkownicy wypożyczali rowery łącznie ponad 200 tysięcy razy, przejeżdżając niemal 550 tysięcy kilometrów. Nie brakuje także indywidualnych rekordów. Jeden z użytkowników wybrał się rowerem miejskim do Warszawy i wprawdzie wrócił pociągiem. To łączny dystans ponad 409 km robi wrażenie. Co równie istotne, przybyło nam w tym roku ponad 11,5 tysiąca użytkowników zarejestrowanych, jeśli chodzi o rower miejski. I łącznie mamy ich obecnie około 25 tysięcy. Miniony rok był również ciekawy, chociażby z tego względu, że liczba rowerów została podwojona do 210. Podwojona została także liczba stacji stacjonarnych do 20. Nie zapominajmy także, że do systemu dołączył także Uniwersytet Warmińsko-Mazurski wraz z dodatkowymi 30 rowerami i 6 stacjami. System olsztyńskiego roweru miejskiego dostarczony został przez konsorcjum firmy Orange i Ruwi. W tegorocznym sezonie rozpoczął działanie w pełnym zakresie od 6 czerwca. W przyszłym roku planowane jest ogłoszenie kolejnego przetargu na dostarczenie i obsługę systemu roweru miejskiego.